Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, celem projektowanej ustawy jest ograniczenie niekorzystnego oddziaływania instalacji przemysłowych na środowisko poprzez skuteczniejsze niż dotąd zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Wynika to z konieczności implementowania postanowień dyrektywy 2010/75 UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych. Poprzez wprowadzenie zmian i uzupełnienie do istniejących krajowych aktów prawnych oraz utworzenie i zmiany delegacji do wydania nowych i istniejących aktów prawnych. Aby zrealizować zadania nałożone przez dyrektywę, niezbędne jest dokonanie zmian w funkcjonującym od 2001 roku systemie pozwoleń zintegrowanych, którego celem jest kompleksowa ochrona środowiska i poprawa jego stanu poprzez kontrolę emisji z dużych zakładów przemysłowych. Projektowane, wynikające wprost z dyrektywy zmiany, dotyczą przede wszystkim zwiększenia wagi wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów, tzw. konkluzji BAT, przyjmowanych w formie decyzji Komisji Europejskiej. Niezbędne jest także dostosowanie brzmienia przepisów upoważniających ministra środowiska do wydania rozporządzeń w sprawie standardów emisyjnych i w sprawie pomiarów wielkości emisji oraz stworzenie ram prawnych dla wprowadzenia mechanizmów elastycznych, między innymi przejściowego planu krajowego, umożliwiającego operatorom niektórych dużych źródeł spalania po spełnieniu określonych warunków skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzonych z dniem 1 stycznia 2016 roku wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy. Ponadto, niezależnie od wymagań dyrektywy, projekt dokonuje szeregu zmian redukujących zbędne obciążenia administracyjne związane z pozwoleniami emisyjnymi. Przedmiotowa transpozycja pociąga za sobą potrzebę uporządkowania istniejącego systemu prawnego w odniesieniu do ochrony i rekultywacji powierzchni ziemi. Obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie stanowią regulacje odrębne od prawnie określonego systemu pozwoleń zintegrowanych. W celu wdrożenia wymaganych dyrektywą obowiązków niezbędne jest doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów w odniesieniu do dokonywania oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określania sposobu wprowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Dodatkowo projekt ustawy zawiera zmiany przepisów dotyczących po pierwsze zapobiegania i napraw szkód w środowisku. Oprócz zmian wynikających z porządkowania przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi w związku z transpozycją dyrektywy zaproponowano poprawienie sposobu transpozycji niektórych przepisów dyrektywy 2004/35 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku oraz eliminowanie problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów. W tym zakresie projekt zmian w ustawie o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawie o ochronie przyrody. Po drugie, przepisy ustawy znoszą konieczność opracowywania polityki ekologicznej państwa w celu realizacji celów zawartych w długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju zgodnie z założeniami systemu zarządzania rozwojem Polski. Po trzecie, programu monitorowania emisji lotnych związków organicznych, o którym mowa w artykule 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/42 WE z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ograniczania emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13 WE. Dotychczas nie uregulowano kwestii związanych z pełną implementacją artykułu 6 wyżej wymienionej dyrektywy, na co zwracała wielokrotnie uwagę Komisja Europejska. Polska zobowiązała się wprowadzić przedmiotowe zmiany niniejszą nowelizacją. Dodam jeszcze,
że termin transpozycji tej dyrektywy upłynął w dniu 7 stycznia 2013 roku i że Komisja wystąpiła do Polski z uzasadnioną opinią w celu przyspieszenia prac nad implementacją przepisów. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję panu ministrowi.